romantyczne bicie rekordu Guinnessa. 10 tysięcy lampionów rozświetliło noc nad stolicą Indonezji. Mieszkańcy Dżakarty zebrali się na plaży i wspólnie, niezależnie od wieku, przynależności społecznej czy też narodowości, bili rekord świata. Łączymy się z naszym reporterem Karolem Kosiorowskim. Witam cię, Karol. A Karol Kosiorowski dzisiaj jest poszukiwaczem nie skarbów, ale płatków śniegu na mieście. No tak, zgadza się. I co ciekawe, te płatki śniegu. Przepraszam, kolega jest niedobry i mnie rozśmiesza. To się kiedyś na nim zemści. Przyczyną tego dziwnego zachowania ryb są łodzie motorowe. Tołpyga widzi ruch wody wywołany przez śrubę łodzi. Sądzi, że to zbliża się drapieżnik i dosłownie podskakuje ze strachu. Reaguje w ten sposób na każdą łódź motorową. Przerażenie jednego osobnika udziela się pozostałym i wtedy sytuacja przestaje być zabawna. Zderzenie z kilkunastokilogramową rybą może być niebezpieczne. Są odcinki rzeki, gdzie w powietrze wyskakuje naraz nawet po 200 rybnych pocisków, przez co dochodzi do groźnych wypadków. Powiedz lepiej, co to za wariactwa wyprawiał tam nasz kolega operator, które tak mocno wprawiły cię w radosny nastrój. To ja może nie wiem, czy teraz będzie na tyle odważny. Kolego operatorze, pozwolisz tutaj obok mnie? Kolego operator, bo on generalnie ma problemy z głową. Zimno mu było i zaczął tutaj takie różne elementy ekwilibrystyczne prowadzić, żeby w głowę mu było cieplej. Pozdrawiamy kolegę operatora i więcej tak nie rób, bo się potem śmieją. Żeby kogoś na przykład zachęcić, żeby kupił nasze mieszkanie, ale żeby, albo żeby w supermarkecie pięknie pachniało i to się sztucznie robi, można sztuczną grusz, przeleje się. Dobrze, mi się nie przeleje, to jest inteligentna maszyna, ona sobie da radę. Drodzy Państwo, sztuczny zapach gruszki waniliowy, kawowy, jaki Państwo chcą, zrobimy go dzisiaj w naszym studiu. Tak, będzie również... Przelewa się! To może ty powiedz, co będzie, skoro nie mam z tym jakiś kłopot najwyraźniej, ponieważ nie panujemy nad maszyną. Ocean proszę kawy, państwa, proszę Państwa, się wylał. Nie wiem, co w tej sytuacji się robi, bo maszyna nie chce słuchać naszej woli. Jakoś zaczęła wariować. Prawdopodobnie mamy bunt ekspresów do kawy w całej Polsce. W związku z tym kryjmy się, kto może. Uciekajmy. Dobrze, proszę Państwa, żeby nie przejmować się w ogóle tym oceanem kawy. Na zakończenie, proszę Państwa, pokażemy Państwu jeszcze masażyk. Masażyk dość wyjątkowy. Masażyk dokonywany przez masażystę niezwykle wykwalifikowanego i chciałoby się rzec delikatnego jak mało kto. Jak Państwo widzą, można się spokojnie poddać zabiegowi w rozsądnej pewności, że kręgosłup trafi na swoje miejsce. Tylko, no, panie, trzymaj pan tę trąbę przy sobie, co? Trąba przy sobie.